Więzienie bezpieczeństwa S21 Tuol-Sleng, zwane wzgórzem zatrutych drzew. Kompleks 5 budynków dawnej szkoły średniej, której klasy zostały zaadaptowane w salę przesłuchań, salę tortur oraz więzienie dla wszystkich, którzy stanowili potencjalne zagrożenie dla rewolucji Pol Pota. Od roku 1975 Tuol-Sleng staje się miejscem bez powrotu. Ludzie, którzy tu trafiają, muszą się zapoznać z zasadami panującymi na terenie jednostki. Od tej chwili nie można im rozmawiać, ani wykonywać żadnych czynności bez zgody i nadzoru strażników. Kto tu trafia, zostaje sfotografowany, a jego zeznania nagrane, a następnie spisane. Powstaje w ten sposób kilkanaście tysięcy teczek oraz dziesiątki tysięcy zdjęć. Zdjęcia przed i podczas tortur, a także po śmierci. W teczce jednej osoby było kilka, nawet kilkaset innych nazwisk. Przesłuchiwani musieli przedstawić wszystkie osoby, które znały, a następnie te były wzywane na przesłuchanie. Krąg śmierci powiększał się z każdym kolejnym dokumentem. S21 dziś wygląda tak, jak wyglądało, gdy w roku 1979 armia wietnamska wyzwoliła Phnom Penh. W niektórych klasach stoją metalowe ramy łóżek, ramy, do których przywiązywano przesłuchiwanych więźniów. Bito ich, przypalano, duszono, porażano prądem. Wyrywano im paznokcie, a rany polewano alkoholem. Podtapiano w specjalnych wannach. Wszystko, aby przyznali się do zarzucanych im czynów. Oczywiście bardzo często zeznania były kłamstwem, lecz ofiary przyznawały się do wszystkiego, aby zakończyć swoje cierpienie. Strażnicy dbali o to, by nikt podczas swojego 2-3-miesięcznego pobytu nie popełnił samobójstwa. Codziennie rano sprawdzano kajdany więźniów, przeszukiwano ich pod kątem narzędzi, które mogłyby pomóc im w tym akcie. W budynku rozwieszano siatki z drutem kolczastym, a mur szkoły dodatkowo był pod napięciem. W starych klasach i szkolnych korytarzach wciąż widać ślady tortur. Zaschnięte plamy krwi można znaleźć nie tylko na podłodze, ale także na ścianach. Krwi, która wsiąkła w szczeliny pomiędzy pomarańczowymi kafelkami. Tuol-Sleng. Najwięcej jest w celach zbudowanych z cegieł i drewna w salach lekcyjnych budynku B. Tu przywiązywano więźniów do ścian. Tu byli oni rozdzielani do jednej z trzech jednostek przesłuchań. Politycznej, gorącej, zwanej okrutną oraz przeżuwającej. Jednostki, która zajmowała się najtrudniejszymi przypadkami. Tylko jedna gorąca miała prawo torturować więźniów. Oporni z pozostałych łagodnych grup trafiali na tortury, jeśli nie przyznawali się do winy. Trafiali tam także pracownicy samego więzienia, a zwłaszcza strażnicy, którzy nie przestrzegali zasad takich jak nieopieranie się o ścianę podczas służby, rozmowa z więźniami, lenistwo czy zakaz siedzenia. Strażnikami często byli nastolatkowie, którzy bali się śmierci i zostali zmuszeni do tego, co robili. Przez więzienne cele szkoły przeszło szacunkowo 17 tysięcy osób. Przeżyło 12 więźniów. W pierwszym roku czteroletniej działalności ciała tych, którym się nie udało, były chowane na terenie placówki. Później więźniów wywożono na oddalone 15 km pola śmierci Chueng Ek. Reżim Pol Pota i rewolucja Czerwonych Kmerów rozpoczyna się 17 kwietnia 1975. Z wykształcenia nauczyciel Salot Hsar, zwany Pol Potem, od lat działał w polityce. Dało to mu możliwość objęcia przywództwa nad armią rewolucyjno-wyzwoleńczą, nazwaną także Czerwonymi Kmerami. Oddziały te wkroczyły do Phnom Penh, obalając rząd. Pol Pot ogłosił się premierem i odciął całe państwo od kontaktu zewnętrznego ze światem. Zostają natychmiast wprowadzone nowe prawa.
zdelegalizowano religię, zlikwidowano banki, pieniądz, szpitale oraz zabroniono posiadać własność prywatną. Rozpoczął się rok zerowy w demokratycznej Kampuczu, bo właśnie taką nazwę przyjęła współczesna Kambodża. Rozpoczęła się rewolucja. Ludzie zostają wygnani z miast i trafiają do kolektywnych gospodarstw rolnych, które były tak naprawdę obozami pracy. Ludność Phnom Penh z 2 milionów spada do 23 tysięcy. Ludzie umierają od chorób, głodu oraz egzekucji. Celem jest inteligencja. Osoby wykształcone, osoby, które nie pracowały fizycznie, które ukończyły studia, a nawet takie, które po prostu nosiły okulary. Ci, którzy przetrwali S-21, trafiali właśnie do Chuang Ek. Przywożono ich w nocy, na pace ciężarówki, codziennie po kilka transportów. Trafiali oni do baraków, gdzie czekali na wyrok śmierci. A śmierć przychodziła w najbardziej okrutnej formie. Zadawana tępymi narzędziami rolniczymi, zaostrzonymi bambusami lub metalowymi prętami. Ofiary wrzucano do masowych grobów i zasypywano chemikaliami, które miały dobić rannych oraz tłumić fetor rozkładających się ciał. Reżim nie znał litości, ginęli wszyscy, mężczyźni, kobiety i dzieci. Najmłodsze na oczach gwałconych kobiet były roztrzaskiwane o drzewo, a następnie wrzucane do dołu, gdzie za chwilę dołączyły do nich ich matki. Hasłem Pol Pota było: trzymanie was nie ma sensu, a wasza śmierć to żadna strata. Dziś tylko zagłębienia w ziemi pokryte trawą. Kiedyś miejsce ostatniego spoczynku wielu torturowanych ofiar reżimu. Jak to możliwe, że nikt z pobliskiej wioski nie słyszał tego, co tu się dzieje? Krzyki agonii były tłumione głośną muzyką oraz dźwiękiem pompy silnika diesla. Głośniki wisiały tutaj, na drzewie, zwanym drzewem magicznym. Masowe groby powstały na terenie całej Kambodży. Tutaj w Chuang Ek wciąż widoczne są ślady terroru, jaki trwał. Z ziemi wynurzają się kolejne kości pomordowanych ofiar. Trafiają one po dogłębnej analizie do ogromnej stupy, grobu nieznanej ofiary, niedaleko wejścia. Każda z sekcji zawiera inny typ kości, a opisy mówią o sposobie egzekucji. Rewolucja Pol Pota kończy się 7 stycznia 1979. Wojsko wietnamskie przejmuje kontrolę nad stolicą. Czerwoni Khmerzy wycofują się w zachodnią część państwa. Czy to oznacza koniec? Zatargi z Khmerami trwają kolejne kilkanaście lat. Partyzantka Pol Pota jest wspierana przez Stany Zjednoczone, Tajlandię i Chiny. Na arenie światowej spierano się o prawdziwą liczbę ofiar. Ile ich było? Nikt dokładnie nie wie. W wyniku reżimu, głodu, egzekucji mogło zginąć nawet 3,3 miliona ludzi. Aż do roku 1997 Pol Pot wciąż był u władzy partii politycznej. Przeprowadzono pokazowy osąd, skazując go na areszt domowy, gdzie zmarł kilka miesięcy później, podobno z przyczyn naturalnych. Kambodża nigdy nie zaznała sprawiedliwości. Nikt nie poniósł konsekwencji.
Żadne słowa nie wyrażą tego, jak się czuliśmy będąc w S-21 i na polach śmierci. Wiem też, że i Polacy walczyli przeciwko partyzance Czerwonych Kmerów. Ale to już historia na zupełnie inny vlog.